Witam, witam. Santa's challenge is up and we have 5 new heroes. In this video, I will talk about Green Healer, the Frog Rider, Augustus. Augustus is nature faction druid. If you give him emblems, he will have chance to summon minion after receiving damage. He's a part of Winter family, so this gives him a bonus for 2 or 3 heroes. Minions have +2 or +3% more HP and +5 or +10% more attack. Not a crazy one since Winter Family nerf, but cool. Unfortunately, no passives for Winter heroes. He has 778 on attack, 832 on defense, and 1472 on HP. Attack power is below average, but he's a healer, so that doesn't matter much. Defense and HP is good. If you want to give him emblems, you should prioritize defense over HP. Attack is not important. Fully maxed, he will have 889 on attack, 1k on defense, and 1800 on HP. Amazing defensive stats. Mana speed is slow, so he needs 12 tiles to go off. Of course, you can speed him up to 10, and if you pair him with Brontes, he'll be ready with 9 tiles. His Wisdom of the Gnomes cleanses status ailments from all allies, boosts HP of all allies by 690, boosted HP can exceed max HP, boosts HP by additional 30 per each nature shield on the board, up to 930 boosted HP, summons an elf minion for each ally with 7% HP and 10% attack inherited from the caster. All allies get +34% defense and a further 6% increase per each nature shield on the board for 5 turns, up to +82% defense. So let's break it down. Cleanses status ailments from all allies. Okay, so he prioritized cleanse. That's great. We have more and more healers like this, and they are usually top. He's first in green, so that's great. Boost HP of all allies by 690. Boosting HP is best way of healing. 690 is a lot. With bonus from troops, it can reach 860, that's over 50% HP for most heroes. Boost HP by additional 30 per each nature shield on the board, up to 930. Geez, that's great. Even more HP, 30 HP per shield. With 8 green tiles on the board, you will reach maximum 930. With troops, this can reach 1160 boosted HP. This is like 70% HP for most heroes. Summons minion for each ally with 7% HP and 10% attack. Okay, so minion maker. Minion stats are not that great. 127 HP, but this is like additional healing, so that's 1300 healing in total. Crazy. And all allies get plus 34% defense and further 6% increase per each nature shield on the board for 5 turns, up to plus 82%. Plus 34% defense is cool. With 8 green tiles, you will reach plus 82%. 5 turns is great. And let's be honest, if you won't dispel this, you will do no damage. Augustus will have over 2k defense. Same story for his allies. Is Augustus good? Yes, he's great. Really good stats, a cool family bonus, prioritized cleanse, crazy healing, and huge defense buff.
Yes, I know he's slow, so I bet some guys will say that he can be useful only on rush, but I disagree with that. If he will go off, he'll keep you safe for next 5 turns. With Brontes, you can launch him with 9 tiles. I know that double healer in same color is maybe not perfect option, but also Kongolach or Ahmosi could be on attacking team like this. Even without Brontes, 10 tiles with strong troop is not the end of the world. Question is, will he be good on defense? Current meta is fast, but in some teams we can find slow heroes like, for example, Khufu. So there's hope for Augustus. Buff block or heal steal won't work on him because he prioritizes cleanse. Fiends can reduce healing, but his huge HP boost will remove any fiends. And there's defense buff. You need Dispeller or defense down hero to replace this status. On Titans, he won't help you much, but he will protect your team if you're not going for high score. Same story on events and towers. On Bloody Battles, healing have no effect, so he's not perfect choice there. He's also minion maker, cleanser, and cast defense buff, but that's not enough on Bloody Battles, especially at slow speed. On buff booster, he can be nice support. He gives one buff and insane amount of boosted HP. There are some amazing healers with faster mana, but he's not bad. On rush, he will be ready with 6 tiles. That's huge difference. He doesn't have status block, but he's a cleanser, gives boosted HP, great defense buff, so he can protect you from strong burst heroes. Overall, Augustus is really solid hero. Great stats, class that gives him more sustain, cool family bonus, and amazing skill with one of the best healing in game, and if I'm not mistaken, highest defense buff. On top of that, he prioritizes cleanse. Skill mechanics that rely on tiles works better on defense, but even on attack, he's an amazing support. Of course, some players won't like him because he's slow. For me, that's not a problem if skill is good. I would build him for sure, and I would emblem him. Would I limit break him? That's a different story. I'm not a huge fan of using Aethers on passive heroes. Of course, there are some exceptions, but I don't think that the Frog Rider would be one of them. But if you want to use him on defense, go for it. Let me know what you think about him. If you like this video, please hit the like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons, and see you next time. Witam w polskiej wersji. Ruszyło wyzwanie Świętego Mikołaja i dostaliśmy 5 nowych postaci. Bohaterem tego filmu będzie zielony lekarz, żabi jeździec, August. August jest druidem frakcji natury. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę przyzwać sobie pomocnika, kiedy zostanie trafiony. Jest częścią zimowej rodziny i to daje mu bonus za 2 lub 3 bohaterów. Pomocnicy, których przyzywa, dostają +2 lub +3% więcej zdrowia i dostają +5 lub +10% więcej ataku. Od czasu znerfienia rodziny świątecznej nie jest to jakiś szalony bonus, ale jest dosyć spoko. Niestety rodzina świąteczna nie ma żadnej pasywki. August ma 778 ataku, 832 obrony i 1472 punkty życia. Siła ataku jest trochę poniżej średniej, natomiast on jest lekarzem, więc to nie ma aż tak dużego znaczenia. Obrona i punkty życia są dobre. Jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką obrony, następnie wybierać punkty życia. Atak nie jest zbyt istotny dla niego.
W pełni zrobiony będzie miał 889 ataku, 1000 obrony i 1800 punktów życia. Fantastyczne statystyki obronne. Szybkość many jest wolna, więc potrzebuje 12 klocków, żeby się odpalić. Można go przyspieszyć do 10 z oddziałem, natomiast sparowany z Brontesem będzie gotowy po 9 klockach. Jego mądrość gnomów oczyszcza status wszystkich sojuszników z dolegliwości, wzmacnia zdrowie wszystkich sojuszników o 690, wzmocnione zdrowie może przekroczyć maksymalną liczbę punktów życia, wzmacnia zdrowie o dodatkowe 30 za każdą tarczę natury na planszy, maksymalnie do 930 wzmocnionego zdrowia, przywołuje elfiego pomocnika dla każdego sojusznika z 7% punktów życia i 10% ataku przejętymi od bohatera, wszyscy sojusznicy otrzymują plus 34% do obrony i dalsze 6% za każdą tarczę natury na planszy na czas 5 tur, maksymalnie do plus 82% obrony. Rozbijmy to na mniejsze. Oczyszcza status wszystkich sojuszników z dolegliwości. Ok, więc jego głównym priorytetem jest czyszczenie statusu i to jest świetna sprawa. Dostajemy coraz więcej medyków, którzy mają taką zdolność, którzy jako pierwszą rzecz czyszczą status. I są to zazwyczaj topowi medycy. On jest pierwszym takim zielonym, więc to jest super. Wzmacnia zdrowie wszystkich sojuszników o 690. A wzmacnianie zdrowia to jest najlepsza forma leczenia. 690 wzmocnionego zdrowia to jest sporo. Z bonusem z oddziałów to jest w stanie osiągnąć 860 podbitego zdrowia. To jest dla większości postaci ponad 50% punktów życia. Wzmacnia zdrowie o dodatkowe 30 za każdą tarczę natury na planszy, maksymalnie do 930. Ha, no nieźle, jeszcze więcej wzmocnionego zdrowia. 30 więcej za każdą tarczę natury. 8 tarcz natury na planszy potrzeba, żeby osiągnął maksimum, czyli 930. A z oddziałami to jest w stanie osiągnąć 1160 wzmocnionego zdrowia. Dla większości postaci to jest ponad 70% całego zdrowia. Przywołuje elfiego pomocnika dla każdego sojusznika 7% punktów życia i 10% ataku. Ok, więc tworzy pomocników. Nie są to jakieś super mocne małe elfy. Mają 127 punktów życia, natomiast to jest trochę tak jak dodatkowe leczenie, więc łącznie z podbitym zdrowiem to jest 1300 leczenia. Szaleństwo. I wszyscy sojusznicy otrzymują plus 34% do obrony i dalsze 6% za każdą tarczę natury, aż do 82%. Ok, plus 34% więcej obrony jest spoko. Mając 8 zielonych tarcz na planszy, osiągniecie to maksimum, czyli plus 82% obrony. 5 tur jest dobrym czasem. I bądźmy szczerzy, jeśli tego nie odwołacie lub nie obniżycie tej obrony, nie będziecie robić żadnych obrażeń. Augustus będzie miał ponad 2000 obrony, podobnie jego sojusznicy. Czy August jest dobry? Tak, jest świetny. Bardzo dobre statystyki, niezły bonus rodziny, priorytetem jest czyszczenie, dodatkowo szalone leczenie i ogromne podbicie obrony. Tak, wiem, jest wolny, więc wiem, że część graczy powie, że będzie użyteczny tylko na szturmie. Ja się z tym nie zgadzam. A jeśli się odpali, to będzie w stanie ochronić waszą drużynę przez 5 kolejnych tur. Z Brontesem można go odpalać po 9 klockach. Wiem, używanie dwóch medyków w tym samym kolorze, w tym medyka, żeby przyspieszyć medyka, może nie jest idealną opcją. Natomiast w takiej drużynie na drugiej flance Brontesa mógłby być Kongalach czy Achmose i też by odpalał się po 9, oczywiście mając odpowiednie oddziały. Nawet bez Brontesa 10 klocków z dobrze zrobionymi oddziałami to nie jest koniec świata. Pytanie jest, czy August będzie dobry w obronie? Obecna meta jest bardzo szybka. Natomiast w niektórych drużynach można znaleźć wolne postacie, jak chociażby Kufu. A więc
istnieje nadzieja dla Augusta. Blokada podbić czy wykradanie leczenia nie będzie na niego działała, ponieważ on na początku czyści status. A potwory są w stanie zredukować jego leczenie, natomiast ogromne podbicie punktów życia jest w stanie usunąć dowolne potwory, a dodatkowo podbicie obrony jest na tyle mocne, że jest potrzebny na niego ktoś z dezaktywacją lub postacie obniżające obronę, żeby zastąpić to podbicie. Na tytanach wam za bardzo nie pomoże, natomiast może ochronić waszą drużynę, jeśli nie idziecie po jakieś niesamowite wyniki. Ta sama historia na wydarzeniach czy wieżach. Na krwawych jatkach leczenie nie działa, więc nie będzie tam idealną opcją. Okej, tworzy też pomocników, czyści status, podbija obronę, natomiast to jest trochę za mało na krwawej jatce, szczególnie na wolnej manie. Na podbitych ulepszeniach może być fajnym supportem, daje jedno podbicie, fantastyczne podbicie zdrowia, są świetni lekarze z szybszą maną, natomiast August nie jest tam zły. I na szturmie będzie gotowy po 6 klockach, to jest dla niego ogromna różnica, nie blokuje statusów, natomiast czyści status, podbija zdrowie i daje ogromne podbicie obrony, więc może ochronić waszą drużynę przed silnymi obszarowcami. Podsumowując, August jest bardzo solidną postacią. Świetne statystyki, klasa, która dodaje mu wytrzymałości, niezły bonus rodziny i fantastyczna umiejętność z jednym z najsilniejszych leczeń w grze i, jeśli się nie mylę, z najwyższym podbiciem obrony. Dodatkowo czyści jako pierwszą rzecz. Mechanika jego umiejętności, która bazuje na klockach na planszy, działa lepiej oczywiście w obronie, natomiast nawet w ataku jest fantastycznym supportem. Oczywiście niektórzy gracze nie będą go lubili, ponieważ jest wolny. Dla mnie to nie jest problem, jeśli umiejętność jest dobra. Zdecydowanie bym go zbudował i dałbym mu talenty, natomiast czy złamałbym na nim limit? To już jest inna historia. Nie jestem wielkim fanem łamania limitów pasywnych postaci. Oczywiście są wyjątki, natomiast nie wydaje mi się, żeby dla mnie osobiście ten żabi jeździec był takim wyjątkiem. Natomiast jeśli chcecie go używać w obronie, śmiało, możecie to zrobić. Dajcie znać, co o nim myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.